dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jesteśmy w Krakowie podczas MMA Weekend. Ze mną jeden z trenerów, Sebastian Kotwica. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich. Jak grupa? Jak się sprawowali? Super, mega zaangażowani. Nie wszyscy jeszcze mieli takie umiejętności, żeby od razu chłonąć tą wiedzę, którą chciałem pokazać im, te swoje myki, ale naprawdę wszyscy byli mega zaangażowani, chcieli się uczyć tej techniki. Widać, że to jest grupa docelowa, grupa ludzi, którzy są zajawieni MMA i którzy chcą się rozwijać, chcą się tym bawić, chcą się tego uczyć. Wczoraj pytałem trenerów, jak oni się czują w tej roli. Ciebie nie będę o to pytał, bo w ostatnich latach byłeś bardziej trenerem niż zawodnikiem. To już jest taki nawyk, bo u ciebie to wygląda wszystko, miałem okazję obserwować i w narożnikach, jak pracujesz, to jest od pierwszego gongu do ostatniego, cały czas praca, cały czas podpowiedzi. Tutaj też przyglądałeś się każdemu zawodnikowi, poprawiałeś, to już weszło ci w nawyk, ta trenerka? Tak, myślę tak, no to jakby doświadczenie i jakby już staż, który mam jako trener, no też jakby procentuje w tym, że ty jesteś tym trenerem coraz lepszym. I każdy zaczyna od tego, że jest słabym trenerem, a z czasem, jeśli oczywiście chce się rozwijać, no to będzie dobrym trenerem i na to potrzeba czas. Ja już jestem trenerem 8 lat, więc też ten staż już jest. Tych zawodników też kilku wytrenowałem. Jakby każdy też analizuje swoją pracę i wiem, że czasami ja też popełniam błędy i też się cały czas uczę, więc to nie jest tak, że już jestem bardzo dobrym trenerem. Ja też chcę się cały czas rozwijać, chcę gdzieś tam doszkalać się, też dużo się tam edukuję na temat przygotowania zawodników, podejścia mentalnego do zawodników, więc jest to w fazie rozwoju, więc ja też stawiam na to, że jeśli już się czegoś podejmuję i faktycznie mam swój team i chcę ich prowadzić, to też chcę to zrobić profesjonalnie. No właśnie, twój team, Kotwica MMA Team, tam były spore zawirowania, bo pierwszy klub chyba wam zalało, tak? Z tego, tak, co pamiętam, tak, doszło do zniszczenia całej infrastruktury. Teraz trenujecie właśnie na tej sali, na której tutaj znajdujemy się, ale czy są jakieś plany na ewolucję tego klubu, żeby mieć swoje miejsce? Tak. Chcemy zrobić to taki dosyć duży dzień w Krakowie i właśnie aktualnie szukamy miejsca i tak naprawdę jestem już prawie tutaj rok i cały czas przez ten rok chodzę, żeby coś tam załatwić, żeby coś tam dograć i już jesteśmy naprawdę blisko, żeby ten klub otworzyć. Już mamy wszystko podgotowane, więc mamy też inwestora i mamy też osoby, które będą odpowiedzialne za marketing, za promocję, więc wszystko jest tak podogrywane, że teraz naprawdę szukamy najlepszej opcji pod nas, jeśli chodzi o wynajem, a myślimy o takim dosyć dużym klubie, więc też jakby uważamy na to, żeby nie wziąć czegoś po prostu bo można wejść w łatwe koszty, a taki klub jak chcemy zrobić, no to jest w granicach 80-100 tysięcy miesięcznie samego czynszu, więc też nie chcemy wziąć czegoś, co się okaże, że nagle ogrzewanie będzie strasznie drogie albo jakieś tam ukryte koszty, więc jakby chcemy to zrobić, ale też chcemy zrobić to dobrze, żeby później sobie nie strzelić w kolano. Czy to będzie największy klub sportów walki w Krakowie? Tak. Tak, zgadza się. Czyli będziecie... Największy i najlepszy. No tak, to domyślam się, że tam będzie podział nie tylko na grupę zawodniczą jak do tej pory, ale również na takie grupy komercyjne dla ludzi, którzy chcą się po prostu pobawić trochę w sporty walki. Tak, bo to zainteresowanie jest dosyć duże. Młodzież też moim zdaniem lepiej, jak będzie siedziała na macie i się uczyła techniki, niż gdzieś tam się bujała i pod klatką i pluła gdzieś tam pod nogi, nie? A myślisz, że takie wydarzenia właśnie jak MMA Weekend i poznanie trenerów albo zawodników dużych organizacji z bliższa, to jest dobra rzecz dla takich młodych adeptów sztuk walki? Jak najbardziej, bo oni też po prostu widzą to, że inni trenerzy trochę tłumaczą inaczej, że każdy trener ma trochę też inne podejście mentalne, każdy trener też jest innym człowiekiem, jeśli chodzi o swoją osobowość i tak dalej, więc mi się wydaje, że jest to bardzo dobre i tak samo swoim zawodnikom mówię, jest takie miejsce, mówię, idźcie, korzystajcie, bo macie wszystko na miejscu, macie wszystko pod nosem, nie trzeba nigdzie jechać do Szczecina, czy gdzieś, czy do innego miasta, żeby podłapać jakieś techniki. Macie wszystko w ciągu 2 dni, więc korzystajcie jak najbardziej, to wam zaplusuje. No dobra, ale zostawmy już tą trenerkę na bok. Wróciłeś do bycia czynnym zawodnikiem na gali TFL, zrzuciłeś rdze. Ja miałem okazję tą walkę nadrabiać, bo w tym samym dniu leciało UFC, ale nadrobiłem sobie zaraz w niedzielę i myślałem, że będzie trochę gorzej to wyglądało po takim dużym rozbracie z walką, z obyciem, z prawdziwą walką, nie tylko sparingami. Zazwyczaj wygląda to źle. U ciebie wyglądało to nieźle, a to też nie był rywal taki przysłowiowy ogórek, jak to się mówi na przetarcie, tylko solidny rywal Schmidt. Jak ty się czułeś w tej walce i jakie wnioski wyciągnąłeś już teraz na chłodno po tym czasie od tego pojedynku? Fajnie, że udało się zrobić właśnie 3 rundy tą walkę, a nie tylko jedną, czy nawet gdzieś tam połowę rundy, bo ciężko by było ocenić właśnie tą rdzę, tą naszą kondycję, tą sprawność, jakby samo skupienie w trakcie walki, więc fajnie, że udało się zrobić 3 rundy. A tak jak mówisz, no rywal też gdzieś tam cały czas szuka swojej szansy i naprawdę w tej stójce bił mocno, dlatego też tam trochę
trochę szybciej poszedłem po te zapasy niż było to planowane w tej pierwszej rundzie, ale był taki dosyć fizyczny. Ja myślałem, że jak na 66 jestem dosyć sporym zawodnikiem, a on był naprawdę dużo większy ode mnie. Jestem zadowolony z tej walki, nie skończyła się jakąś kontuzją, było tam gdzieś małe rozcięcie, potłuczenia. Co do tej presji i tej rdzy, to sobie sam po prostu mówiłem, że cały czas jestem w treningu, to nie było tak, że miałem przerwę, cały czas trenowałem. Oczywiście brakuje tego stresu wychodzenia do walki i tak dalej, ale zawsze na szczęście byłem tak mentalnie ułożony, że jakby na spokojnie sobie to wszystko jakby tłumaczyłem w głowie, że to nic takiego, nie robiłeś to tyle razy, nie musisz się dodatkowo stresować, nie musisz się dodatkowo przejmować, nie musisz mieć żadnej presji, robisz to tylko dla siebie, nie robię to tego dla kogoś, tylko chcę się tym bawić i te całe przygotowania i nawet to robienie wagi sprawiło mi naprawdę dużo satysfakcję, dużo szczęścia, więc ja po prostu sami przygotowaniami się cieszyłem, mimo tego, że miałem ciężkie na przykład sparingi, to i tak się cieszyłem, że za chwilę je będę robił i nawet jak to obcinałem te kalorie, to i tak się cieszyłem z tego wszystkiego, więc naprawdę całą masę pozytywnych emocji odnośnie tej walki i widać, że to jest to, ja chcę to robić i to, że mnie trochę teraz miałem takiego trochę przerwy, to mam nadzieję, że to był taki moment, że teraz się wszystko bardziej rozpędzi. Oczywiście tak jak teraz rozmawialiśmy o tym klubie, moim priorytetem teraz już jest przeprowadzić ten klub, poogarniać, przeszkolić swoją kadrę trenerską, bo też muszę im zrobić szkolenia moim trenerom, żeby też byli przygotowani na to, więc jakby trochę czasu w to się zaangażuję. Oczywiście trenuję cały czas, trenuję, nie robię tych treningów dwa razy dziennie, ale jestem w klubie dwa razy dziennie i te grupy prowadzę i robię swój trening rano, a wieczorem mam wtedy więcej pracy i na razie na tym się skupię. Myślę, że już jest wszystko tak podopinane, że 2-3 miesiące i będziemy mieć ten swój wymarzony gym i wszystko się poukłada, więc w przeciągu, mi się wydaje, że pół roku będę mógł zrobić kolejną walkę, jeśli w ciągu 2-3 miesięcy ogarniemy ten klub, to kolejne 3 miesiące potrzebuję na takie mocne przygotowania. Oczywiście teraz cały czas będę też w treningu, żeby zrobić te 8-9 tygodni i być gotowym na walkę. No dobra, tak z perspektywy już teraz czasu, bo ja wiem, że walka wygrana, to trochę inaczej się do tego podchodzi, ale czy czegoś zabrakło? Czy coś trzeba będzie zrobić więcej w kolejnym pojedynku? Bo moim okiem, jak oglądałem ten pojedynek, zapasy oczywiście, to wszyscy wiemy, że masz na wysokim poziomie i to działało, ale trochę zbyt pasywnie, jeżeli chodzi o pracę po sprowadzeniu było. Czy to nie jest taki element, który chciałbyś poprawić? Tak, na pewno. To jest jakby nie tylko jeden ten wniosek z tej walki, nie? Jest też dużo wniosków. Ta moja stójka też trochę pod tego przeciwnika, to był leworęczny gość. Ja też pierwszy raz walczyłem z gościem leworęcznym. Stwierdziłem, że też będę walczył całą walkę prawą nogę z przodu, a teraz też jest taki wniosek, że tą pozycję mogłem sobie zmieniać i mogłem walczyć lewą nogę z przodu i gdzieś tam. No, te wnioski są ze stójki, zapasów i z parteru i to pierwsze zejście też mi nie wyszło, bo był zły moment wyczuty, więc tutaj wniosek też z zapasów taki, że te dwa sprowadzenia były, ale trzecie, pierwsze było spróbowane i nie wyszło, więc z tego też można wziąć wnioski, że ten moment zejścia w nogi też mógł być odrobinę lepszy, wtedy to zejście by wypaliło. A tak jak mówisz, w tym parterze zabrakło tam parę takich myczków i też jakby przerabiałem później, jakby analizowałem tą walkę w parterze. Właśnie on mi robił taki lockdown na tej nodze z półgardy, co też się bardzo rzadko zdarza, jakby garda nie jest, półgarda zapięta do zewnątrz, tylko jest do wewnątrz i tam ci blokuje w ten sposób nogę. I też ja tak naprawdę w walce nie widziałem tego, bo nigdy tej techniki nie znałem. Później z Maciekiem Kozakiem przerabialiśmy tą akcję i rzeczywiście pokazał mi, że on to robił i przez to mnie to trochę blokowało i przez to nie mogłem przejść za bardzo do pozycji bocznej czy do dosiadu. Dodatkowo byłem cały czas blisko niego, więc też nie miałem jakby uderzać, nie? Więc mi się wydaje, że na pewno ten wniosek, że poprawienie tej półgardy i przerobienie jej w ten sposób, że co by gość nie zrobił, to mnie nie zaskoczy, nie? To po prostu zrobił coś, ja nawet nie byłem świadomy, że on to robi, a po prostu byłem tak uwiązany, że nie za wiele mogłem popracować z tej pozycji. Ale i tak mimo wszystko, mimo tych jeszcze niedociągnięć, które gdzieś tam się spotęgowały przez ten czas, kiedy nie byłeś w klatce, udało się zwyciężyć tą walkę. Czekamy na kolejny występ i czy on będzie w organizacji TFL, czy po tym twoim występie odezwały się ponownie inne organizacje w Polsce chcące zakontraktować Sebastiana Kotwicę? Dzisiejszy nie wiem, czy jestem w jakiś sposób niedoceniany, czy niewidziany, nie wiem, trochę dla mnie jest to też takie trochę ujmujące, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie mam żadnych innych propozycji. Na ten moment się dogaduję dalej z Thunder Strike'iem. Były też rozmowy z armią Fight Night i na dzień dzisiejszy to wszystko. No to ciekawe, bo KSW zwiększa liczbę gal 12 w roku. Wychodziłoby na to, że mógłby się tam spokojnie znaleźć. Czekam. No gdzieś tam z Martinem gdzieś tam się kojarzymy, rozmawialiśmy kilka razy, aczkolwiek no gdzieś tam jakiegoś odzewu z ich strony na dzień dzisiejszy nie było.
Widziałem na twoich social mediach, wrzucałeś dzisiaj zdjęcie Charlesa Oliveira. Miałeś okazję oglądać main event tej gali UFC, która odbywała się w nocy? Dzisiaj rano obejrzałem, ale ja stawiałem na drugą rundę poddanie Oliveira za pleców, a mogłem się założyć z młodym, bo młody stawiał mocno za barierę. Ja mówię, zobaczysz, w drugiej rundzie go udusi za pleców, a udusił go w trzeciej. I mega lubię tego zawodnika jako osobę jako prywatną, jako też zawodnika. Oczywiście dla mnie też jest, mam mega do niego szacunek, też jest mega dobry, ale jakoś tak, wiadomo, że jak jest dwóch zawodników, każdy tam jednego trochę, za jednym jest trochę bardziej, za drugim trochę mniej. Jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, to akurat jestem za Oliveira, mega mi się podoba jego styl walki, pokazuje to, że jakby jest następstwo po Khabibie i tamten by się wywodził z zapasu, ten się wywodzi z parteru i jakby widać, że to też ma przełożenie, nie? To samo, że ma rekord poddań w UFC i naprawdę te poddania ma takie dosyć zróżnicowane, to też świadczy o tym, że TM to BJJ też robi robotę, no i fajnie, że wygrał, myślę, że jest bardzo, bardzo odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. A nie sądzisz, że ten jego styl, przynajmniej taki plan, jaki założył na Dustina Poriera, może w przyszłości odbić mu się czkawką, no bo mocno ryzykuje, zbierał tych ciosów na szczękę. Szczęka kiedyś się przeterminuje tak, i nie tak. Będzie mógł tego robić wiecznie, ale no plan był idealny. Wdał się w grę z Dustinem Porierem, troszkę z tego tajskiego klinczu nawsadzał mu kolan, no a potem skracając dystans cały czas, nie dawając mu chodzić na nogach, robił już swoją grę, no poddanie bardzo dobre, no ale to kiedyś może się na nim zemścić. Tak, oczywiście, no tak jak każdy zawodnik wyciąga jakby wnioski ze swojej walki. Niektórzy zawodnicy też używają swojej taktyki po to, żeby przygotować taktykę pod kolejne walki, nie? Na przykład też tak miałem, na przykład z moją osobą tak było, że na początku dużo korzystałem z zapasów, a później zmieniłem tą swoją walkę na stójkę. Później toczyłem walki, powiedzmy, po trzy rundy samej stójce, bo ludzie się bali tych zapasów, więc jakby mocno oni nie uważali, poświęcali dużo czasu na swoich przygotowania, na obronę tych zapasów, wstawanie i tak dalej. Natomiast było im to niepotrzebne, bo ja jakby nie szedłem po te zapasy, tylko biłem się w stójce. Z Kadeną Martinsem, z tym Brazylijczykiem. Tak, on miał akurat czarny pas. Trzy rundy w stójce, a on wywodził się z parteru, to jest zapasów i tam tak, było tak, parteru. On miał czarny pas, tak samo tutaj w Krakowie, a z tym Ulumulu, już nie pamiętam jak miał na nazwisko, nie, przepraszam, jeśli przekręciłem, nie pamiętam, ale tam też były trzy rundy w stójce, też był bardziej stójkowicz i też się bał tych zapasów, więc jakby mocno nie skracał dystansu, bo się bał zapasów, więc ja sobie też na tą stójkę bawiłem, nie chciałem iść na to, na co on jest przygotowany, więc może też być tak, że po prostu ta jego taktyka przygotowuje mu następną taktykę, nie, że jakby tą taktykę odłoży, go się na nią już przygotuje, a on sobie zmieni coś i też może w ten sposób jakby zbudować swoją przewagę. No dobra, to ja dziękuję ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że z klubem wszystko uda się pozytywnie rozwiązać i będziecie największym klubem na mapie tutaj w Krakowie, no i że będziemy cię często oglądać w klatce, bo na pewno jesteś wartością dodaną do kategorii piórkowej na naszej rodzimej scenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki bardzo.